Mirosław Karolczuk będzie sprawował urząd burmistrza Augustowa przez najbliższe 5 lat. Zdecydowali wyborcy z miasta nad Nettą. Walczący o reelekcję Karolczuk uzyskał nieco ponad 1000 głosów więcej niż jego kontrkandydat Andrzej Zarzecki, lider komitetu związanego z Koalicją Obywatelską. Czy jednak Mirosławowi Karolczukowi będzie łatwo zarządzać miastem, skoro wprowadził do rady zaledwie 5 reprezentantów własnego komitetu? W 21-osobowej Radzie Miasta, prócz zwolenników Mirosława Karolczuka, znalazło się 7 przedstawicieli komitetu wywodzącego się z Prawa i Sprawiedliwości oraz jeden radny z komitetu BAU 2024. Pozostała największa grupa, aż 8 radnych, to komitetowi poplecznicy Andrzeja Zarzeckiego, wywodzący się z listy Koalicji Obywatelskiej.